Krótkie wakacje w Ostródzie. Widzę, że tam zaskoczony jestem, bo widzę, że można sobie pojeździć na nartach wodnych. Nie wiem, czy nie skorzystam z tej rozrywki, bo jak wiadomo, jestem doskonałym narciarzem. Tam chyba jest taka instalacja dojeżdżania na tej narta, czy tam desce wodnej bez użycia motorówki. Tylko na takich linkach ciągnie się po prostu pacjenta i on sobie płynie. Jest do tego specjalna instalacja. Tam typeczek przed chwilą na prany poszedł. A kaczeńce się wzburzyły w wyniku przepływu tej motorówki. Łabędzie, proszę, jakie piękne widoki. Mam nieodparte wrażenie, że już tu kiedyś byłem. Ale nie ma na to dowodów. No chyba, że w archiwum fotograficznym jakimś. O, już myślą, że idę z chlebem karmić. Ja tu nie, nie mam żadnego chleba. Mało tego, zapomniałem słuchaweczek. No kto by się spodziewał, kto by się spodziewał? Gospoda u jeziora. Tak, nie myliłem się. To jest ta instalacja do ciągnięcia narciarzy wodnych. No a to jest molo. Ostródzkie molo. Ja myślałem, że tutaj się wykąpię. Wziąłem sobie okularki, czepek i kąpielówki. No tu taka woda. Graffiti przedstawia legendę o smoku. Jest postać rycerza, która zawiera jakiś pakt zapewne ze smokiem. I cała ta historia jest tutaj zawarta na jednym takim muralu. No nigdy nie poznamy jej treści, tej legendy. Chyba żeby się zgłosić do jakichś ostródzkich bardów. To jest ta instalacja do nart wodnych. Zainstalowana przy Lalo klubie. Klub Lalo. I bar, i klub. Zaraz tam się udam. A to są takie rzeźby drewniane. Całkiem gustowne. Bulwar Europejski to się nazywa. Rzeźby przedstawiają takie jakieś słowiańskie nimfy. Techniczne sprawy. No tak, na to czekamy cały dzień, na zachód słońca. Taki jest sens życia. No jest romantyzm, słońce zaszło. Teraz pozostało tylko zjeść smażoną rybę. Dorsza, pilawę bądź morszczuka. Zobaczymy, jaki jest wybór. Z prawej ręki. Mielowe z lewej. Eksportowe. Testuję smak piwa Perła. Mielowa i Perła eksportowa. Smażalni w Ostródzie. No tak wygląda smażalnia. Ja wziąłem sielawę. Smażoną sielawę bez frytek, tylko z chlebem. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Dobra, są trzy pilawy. 33 zł, czyli 11 zł za każdą rybkę. Poprzednio babka zapłaciła za takie 3 ryby 27 z frytkami. Ja poprosiłem takie same 3 ryby bez frytek i zapłaciłem o 7 zł więcej z chlebem. No, zażalenie złożyłem, no ale otrzymałem oświadczenie, że
No to zależy od wagi. Sądzę, że nie. Sądzę, że nie, że to jest jakiś gruby przyprzekręt. Trzeba napuścić ziobrę na to. Na ten lokal. Burgery, pizza, kiełbasa, frytki, kebab. To nie może tak być. To nie może tak być. Pizza, zapiekanki, piwo. Nie może być wszystko. Trzeba się specjalizować w czymś. Do jasnej cholery. No, skonsumowałem dwie sielawy, znaczy półtora właściwie. Jest git, fajne ryby. Warto dać 11 zł za jedną rybkę. Tylko chustek nie ma. Zaraz muszę się udać po chustki. Chustki załatwione. A całą ostrudę, teraz nie widać tego, ale właśnie pociąg przejeżdża, słychać może. Całą ostrudę na pół przecina linia kolejowa. To jest po prostu wnerwiające. Pojechałem sobie samochodem i musiałem stać w korku 15 minut, chociaż jechałem, nie wiem, 200-300 metrów do sklepu. Wracałem z tego sklepu, znowu dali jazda korek. Po prostu każdy pociąg paraliżuje całe miasto na chwilę. No miasto. Tak. Taki troszeczkę turecki klimat jest. Ale dobrze, no co, jest w końcu upał. 30 stopni, wieczór, może teraz 28. I bardzo fajnie. Konsumpcja zakończona sukcesem, 3 sielawy zjedzone. No, nie objadłem się specjalnie jakoś jak bąk. Polecam lokal na nabrzeżu w Ostródzie. Lokal jak się nazywa, zaraz spróbuję ogarnąć. No smażalnia. No już sam nie wiem, czy profil jest turecki, czy rosyjski. W tym po niemieckim mieście to wszystko tworzy kuriozalny klimat. No ale dobra, młodzież się gromadzi. No dobra, ruska pacańska muzyka to jeszcze nic w porównaniu z Salonem Gier, który tutaj się otwierdala. Co to ma być? Do jasnej cholery. Korea Południowa czy co? No i już wszystko stało się jasne. Nie będzie polskich piosenek, będą tylko ukraińskie piosenki. A że Ukraińcy lubią akurat ruskie piosenki, no to będą po rusku. Я хочу тебе дома.